Cześć, z tej strony Marcin. Dzisiaj pierwszy i chyba jeden z najistotniejszych filmów, jakie pojawią się na tym kanale. Mianowicie, dlaczego pornografia negatywnie wpływa na męską erekcję i dlaczego w skrajnych przypadkach mężczyźni, którzy konsumują bardzo duże ilości pornografii, mogą doprowadzić do sytuacji, w której nie będą w stanie uprawiać normalnego seksu z kobietą. Pierwszy filmik na kanale i od razu dosyć gruby temat, natomiast jako, że jest to kanał, który będzie poświęcony w dużej części właśnie tematowi pornografii, temu jak wyjść z tego uzależnienia i przede wszystkim temu jak to uzależnienie wpływa negatywnie na naszą psychikę, na wiele innych aspektów w naszym życiu, stwierdziłem, że nie ma lepszego tematu na pierwszy film jak właśnie taki. Słuchajcie, jest to temat tabu, jest to temat, o którym bardzo się niewiele mówi i również bardzo niewiele się wie na ten temat, co jest spowodowane tym, że jest to tak na dobrą sprawę temat bardzo świeży, bardzo nowy. Kiedy myślimy o problemach z erekcją u mężczyzn, zazwyczaj do głowy przychodzą nam terminy takie jak wysoki poziom cholesterolu, niski poziom testosteronu, miażdżyca, problemy tętnicze, problemy natury psychologicznej, różnego rodzaju problemy związane z tarczycą, problemy z prostatą, czy coś, co nazywane jest inaczej performance anxiety, czyli taki strach i stres przed tym, jak wypadnie w łóżku z kobietą, z którą w tym łóżku jesteśmy, bądź z kobietą, na której nam zależy. Natomiast bardzo rzadko, o ile w ogóle, nie pojawia się temat pornografii. Bardzo rzadko się o tym mówi i potrafię to zrozumieć, dlatego że jest to temat tak naprawdę nowy. Słuchajcie, przed nagraniem tego filmu zrobiłem taki mały research. Z ciekawości sprawdziłem, co znajdę w sieci na polskich stronach właśnie w kontekście męskich problemów z erekcją. Przeczytałem różne artykuły, obejrzałem kilka filmów na YouTubie i nawet znalazłem ciekawy filmik na temat problemów z erekcją, który został nagrany przez polskiego lekarza i seksuologa. Ten filmik trwa około 15-20 minut i w tamtym filmie naprawdę fajnie ten lekarz omawia te wszystkie przypadki, o których przed chwilką powiedziałem, czyli te wszystkie inne powody związane z cholesterolem, z niskim poziomem testosteronu, z miażdżycą, z problemami tarczycowymi, z prostatą i tak dalej, i tak dalej. Przedstawia w tym filmie chyba z 15 bądź 20 różnych powodów, które mogą mieć negatywny wpływ na męską erekcję i słuchajcie, nie da się nie zgodzić z tym człowiekiem. Te wszystkie choroby, te wszystkie problemy bez wątpienia wpływają na tę męską erekcję u wielu, wielu mężczyzn, zwłaszcza u tych mężczyzn, którzy są nieco starsi, bo zwróćmy uwagę, że faceci, którzy mają 20 lat, czy 25, czy nie wiem, 18 lat, raczej tego typu młodzi mężczyźni nie mają aż tak często problemów z niskim poziomem testosteronu, nie mają miażdżycy, nie mają zazwyczaj problemów z cholesterolem. Zazwyczaj te wszystkie problemy częściej, statystycznie są zarezerwowane do mężczyzn po 40 i mężczyzn nieco starszych. Natomiast w dzisiejszych czasach coraz bardziej przybywa ilość młodych mężczyzn, którzy mają problemy z erekcją, którzy mają dysfunkcję erekcji. Ja absolutnie w tym filmie nie chcę zarzucić temu lekarzowi braku kompetencji, natomiast ani słowa w tym filmie lekarz ten nie wspomniał na temat właśnie pornografii, na temat tego, jak pornografia może wpływać na męską erekcję. Więc słuchajcie, stwierdziłem, że jest moją powinnością nagranie tego filmu i rozpoczęcie szerzenia świadomości wśród ludzi, jak pornografia może negatywnie wpływać na męską erekcję i w skrajnych przypadkach doprowadzić do tego, że tej erekcji po prostu nie ma. I za chwilkę wytłumaczę Wam, jak to wszystko działa. Żeby zobrazować Wam to nieco precyzyjniej, spójrzmy na kilka takich bardziej danych liczbowych. Słuchajcie, w 1948 roku Alfred Kinsey, znany seksuolog i biolog amerykański, sporządził taki raport badawczy, z którego wynikało, że jeżeli chodzi o mężczyzn poniżej 19 roku życia, około 1% tych właśnie mężczyzn deklarowała problemy z erekcją. Jeżeli chodzi o mężczyzn nieco starszych, czyli tych wszystkich poniżej 45 roku życia, mówimy tutaj o 3%, czyli średnio 3 na 100 badanych zadeklarowało problemy z erekcją. Dla kontrastu, badania prowadzone w 2012 roku przez amerykańskich badaczy i naukowców wykazały, że około 30% mężczyzn między 18 a 25 rokiem życia
cierpi na problemy z erekcją. 3 na 10 młodych facetów ma problemy z tym, aby stanął im w trakcie seksu. Czy to nie jest dziwne? Oczywiście między tymi dwoma badaniami jest luka około 60 lat, także to jest naprawdę sporo czasu. Natomiast żeby zwrócić uwagę również na inne badania, słuchajcie, w 2011 roku w Japonii zostały przeprowadzone badania, z których wynika, że 36% młodych mężczyzn między 16 a 19 rokiem życia nie jest w ogóle zainteresowanych seksem. Co ciekawe, 3 lata wcześniej, w 2008 roku, to samo badanie wykazało dwukrotnie mniejszą wartość, czyli 18%, czyli na przestrzeni 3 lat wartość facetów, młodych facetów, którzy nie są zainteresowani seksem, wzrosła dwukrotnie. Dodatkowo jeszcze jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o te badania ze Stanów Zjednoczonych, one wykazały, że przypadki takiego bardzo poważnego problemu z erekcją, w takim stopniu, gdzie facet nie jest w stanie normalnie uprawiać seksu, częściej zaczynają dotyczyć młodych facetów, a nie facetów na przykład około 40 roku życia. Czy to nie jest dziwne? Przecież faceci, którzy są starsi, powinni mieć tendencyjnie większe problemy ze wzwodem niż młodzi faceci, czy też młodzi chłopacy, tak? Z czego to tak naprawdę wynika? Słuchajcie, coraz większa ilość mężczyzn jest pochłonięta pornografią. Pornografia jest wszędzie. Pornografia w dzisiejszych czasach po prostu zalewa nasz świat i wpływa bardzo negatywnie na życie seksualne mężczyzn, na życie seksualne par, tak? Bo to nie dotyczy tylko facetów. W tym momencie mówimy już o problemie, który dotyczy również kobiet, bo nawet jeżeli kobieta nie ma problemu z pornografią, to może być z mężczyzną, który ma z tym problem, więc to wpływa na całokształt ich związku. Słuchajcie, wracając jeszcze na sekundkę do tego, o czym powiedziałem przed chwilką, czyli tego, że takie bardzo poważne przypadki tych dysfunkcji erekcji dotyczą mężczyzn młodszych, tych w okolicach 20-25 roku życia, a ci faceci, którzy są powiedzmy po 40 roku życia, mają również te przypadki, ale nie aż tak bardzo zaawansowane. Z czego to wynika? Słuchajcie, zastanówmy się przez moment, bo z jednej strony na pozór wydaje się to dosyć niezrozumiałe, natomiast kiedy spojrzymy na to z szerszej perspektywy, to wszystko zaczyna mieć ręce i nogi. Słuchajcie, dzisiejsza pornografia, ta pornografia, która jest w takiej formie, jaką mamy dzisiaj, tak naprawdę rozpoczęła się w 2006 roku. To był moment rozkwitu internetowej pornografii. Pojawiały się te wszystkie strony typu Pornhub, RedTube, tak zwany High Speed Internet Porn, czyli ta pornografia, gdzie możemy przeskakiwać ze strony na stronę i cały czas po prostu stymulować swój mózg. I zwróćcie uwagę, że ci mężczyźni, którzy w tym momencie mają 40 lat, ci mężczyźni, którzy mają 45 lat. Oni 15 lat temu z dużą dozą prawdopodobieństwa uprawiali już seks z normalną kobietą. A co za tym idzie? Ci faceci byli bardziej przyzwyczajeni do odbierania bodźcy w postaci naturalnej, prawdziwej kobiety w łóżku, byli bardziej uwarunkowani do normalnego seksu, a nie do oglądania seksu na ekranie. Dopiero później przyszła do nich pornografia, no bo słuchajcie, ja nie liczę w tym momencie pornografii w postaci jakichś czasopism, jakichś pojedynczych zdjęć w sieci, bo to nie była pornografia taka, jaka jest w dniu dzisiejszym. Więc słuchajcie, ci mężczyźni, oni dorastali bez pornografii. Oni dorastali bez pornografii takiej, jaką mamy w dzisiejszych czasach. Natomiast ci faceci, którzy mają dzisiaj 30 lat, 25 lat, oni 15 lat temu z dużą dozą prawdopodobieństwa seksu jeszcze nie uprawiali, no bo po prostu byli zbyt młodzi, tak? Trudno mi sobie wyobrazić 10-latka uprawiającego seks. Natomiast z dużą dozą prawdopodobieństwa ci sami chłopacy 10, 12, 14-letni 15 lat temu oglądali filmy pornograficzne. A co za tym idzie? Zaczęli uwarunkowywać swój mózg do odbierania bodźcy seksualnych z ekranu, a nie z życia rzeczywistego, co może doprowadzić w efekcie do tego, że taki chłopak, który stymulował się przez lata pornografią, nie uprawiał normalnego seksu, trafia do łóżka z kobietą i on nie jest w stanie z tą kobietą uprawiać seksu, dlatego że na niego bodziec w postaci seksownej kobiety nie działa w taki sam sposób, jak bodziec w postaci filmu pornograficznego, bo tak bardzo ta osoba przyzwyczaiła swój mózg do odbierania tego typu bodźcy, że nie jest w stanie uprawiać normalnego seksu
z kobietą w łóżku. Słuchajcie, to jest coś strasznego. Żyjemy w czasach, gdzie coraz młodsi, to już nawet nie powiem faceci, nastolatkowie i chłopcy sięgają do filmów pornograficznych. Kiedy ja byłem nastolatkiem, zacząłem oglądać pornografię w wieku 14 lat. Natomiast w dzisiejszych czasach ten pułap znacznie bardziej się obniża. Mamy dzisiaj chłopaków, którzy oglądają pornografię w wieku 12 lat, w wieku 10 lat, czy nawet jeszcze w młodszym wieku, co wynika z tego, że po prostu każdy dzisiaj ma dostęp do smartfona i te dzieciaki nie są świadome tego, że to, co robią, może w znaczącym stopniu wpłynąć na ich życie seksualne kilka lat później. Więc jeżeli jesteś rodzicem i twoje dziecko na przykład ogląda pornografię, nie lekceważ tego, bo to może naprawdę zrujnować temu chłopakowi życie seksualne i za chwilę powiem ci dlaczego. No dobrze, słuchajcie, wiemy już mniej więcej, jakie są liczby. Wiemy trochę na temat tego, że coraz więcej przybywa młodych przypadków mężczyzn, którzy mają problem z dysfunkcją erekcji. Natomiast jak to się dzieje, słuchajcie? Spróbujmy spojrzeć na to na moment z takiego bardziej medycznego punktu widzenia. Od razu z góry muszę was uprzedzić, nie jestem lekarzem, nie jestem biologiem ani seksuologiem, więc postaram się wam to wszystko wytłumaczyć tak jak potrafię. Mam nadzieję, że to wszystko, co wam powiem, będzie dla was jasne i że będziecie w stanie z tego po prostu wyjąć jakąś wartość. Tak więc, jeżeli mówimy o dysfunkcji erekcji u mężczyzny przez oglądanie pornografii, musimy się odnieść do kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to jest ośrodek w naszym mózgu, to jest taki obszar w naszym mózgu, który nazywa się układem nagrody, czy też ośrodkiem przyjemności. To jest obszar, który jest częścią układu limbicznego. Jest to obszar w naszym mózgu, który w pewnym sensie motywuje nas do działania. To znaczy, obszar ten uaktywnia się w momencie, kiedy jesteśmy głodni, kiedy chce nam się pić, kiedy chce nam się uprawiać seks, kiedy jesteśmy z atrakcyjną kobietą w łóżku, w momencie, kiedy przeżywamy jakieś wydarzenia, które powodują duży wyrzut adrenaliny, kiedy ktoś uzależniony od hazardu gra w kasynie, w momencie tworzenia więzi międzyludzkich. Wszystkie te aktywności, wszystkie te rzeczy uaktywniają właśnie w naszym mózgu ten układ nagrody. I związkiem chemicznym, który uaktywnia ten układ nagrody w naszym mózgu, jest dopamina. Słuchajcie, dopamina wielu ludziom kojarzy się z przyjemnością, ale tak naprawdę ona nie do końca z przyjemnością jest związana. Dopamina to jest związek chemiczny, który w pewnym sensie powoduje takie pragnienie i łaknienie, antycypowanie tego, co się za chwilę wydarzy. To znaczy, w momencie, kiedy młody mężczyzna, czy może być to starszy mężczyzna, albo równie dobrze kobieta, w momencie, kiedy włączamy film pornograficzny, w naszym mózgu następuje wyrzut dopaminy. I ta dopamina jakby pobudza nas do dalszego poszukiwania nowości. Ona jakby wyzwala w nas tą ekscytację, która jest związana z takim antycypowaniem tego, co się za chwilę wydarzy, co zobaczymy, jaka będzie kolejna scena, co będzie na kolejnym zdjęciu. I to, moi drodzy, jest właśnie tak bardzo niebezpieczne i tak bardzo uzależniające. Żeby zobrazować to tak na chłopski rozum, możemy o tym myśleć w ten sposób, że ten układ nagrody w naszym mózgu jest pewnego rodzaju silnikiem, natomiast dopamina z kolei jest paliwem dla tego silnika. No dobrze, słuchajcie, to jak to tak naprawdę działa? Słuchajcie, w momencie, kiedy włączamy film pornograficzny, w naszym mózgu następuje wyrzut dopaminy. Dopamina ta powoduje to uczucie ekscytacji, tak? Tej antycypacji, o której przed chwilką powiedziałem, i z kolei aktywuje ten układ nagrody, konkretnie jego część, która nazywa się jądrem półleżącym, i to jądro półleżące wysyła sygnał do podwzgórza mózgowego, które z kolei wysyła impuls nerwowy przez rdzeń kręgowy do naszego penisa i w taki sposób powstaje erekcja. To jest taki sygnał, który przechodzi z naszego mózgu aż do penisa, który powoduje, że jesteśmy gotowi do działania. Jeżeli ten sygnał ciągle i regularnie dostarczamy poprzez oglądanie pornografii, to w momencie, kiedy trafiamy do łóżka z normalną kobietą, to jest dla nas coś nie do końca naturalnego. I za chwilkę wytłumaczę to wam na konkretnym przykładzie. Natomiast wróćmy jeszcze na sekundkę do tego, o czym mówiłem. Słuchajcie, w momencie, kiedy oglądamy pornografię, jeżeli mężczyzna ogląda pornografię przez dłuższy czas, w mózgu następują takie skoki dopaminy. W momencie, kiedy filmik, który ten facet ogląda, zaczyna być nudny, dopamina spada, i żeby tę dopaminę znów
podwyższyć, żeby ona znów weszła na ten sam poziom, trzeba zmienić scenę. Więc facet zmienia stronę, ogląda inny filmik, ogląda inne zdjęcie, ale po kilku minutach ten filmik znów się robi nudny i to jest cały czas taka karuzela dopaminowa, która znieczula nasz układ nagrody, która znieczula ten sygnał, który idzie od jądra półleżącego do podwzgórza mózgowego, a co za tym idzie również sygnał, ten impuls z podwzgórza mózgowego właśnie do naszego penisa jest słabszy, no i w efekcie nasza erekcja jest słabsza, a nawet może tej erekcji po prostu nie być. Słuchajcie, jeżeli jesteś facetem i oglądałeś kiedyś filmy pornograficzne przez dłuższy czas, nie mam na myśli tutaj 20 minut, mam na myśli na przykład 2, 3 albo 4 godziny, na pewno zauważyłeś, że w momencie, kiedy zacząłeś oglądać pornografię, twój wzwód był mocny, ale po godzinie, po 2 godzinach czy po 5 godzinach, kiedy oglądałeś filmy pornograficzne, kiedy zabrałeś się w końcu do działania i chciałeś się zmasturbować, wtedy z dużą dozą prawdopodobieństwa nawet nie byłeś w stanie osiągnąć normalnej erekcji. I to właśnie tłumaczy to, co przed chwilką powiedziałem. Ta karuzela dopaminowa w naszej głowie tak bardzo znieczula tą centralną część układu nagrody, że tak naprawdę te impulsy, które dalej przechodzą do penisa, są tak słabe, że tego wzwodu po prostu nie ma. Nie ma jak do tego wzwodu, do tej erekcji dojść, bo te sygnały są za słabe. I w momencie, kiedy facet regularnie ogląda pornografię, regularnie stymuluje się materiałami pornograficznymi, może doprowadzić do takiego znieczulenia tego układu nagrody, że po prostu ta erekcja nie występuje. Może trafić do łóżka z normalną kobietą, z atrakcyjną kobietą, z taką kobietą w jego typie, jaka mu się podoba i nie będzie w stanie z tą kobietą uprawiać normalnego seksu. I słuchajcie, to wszystko, co wam w tym momencie mówię, to nie są informacje wyssane z palca. Po pierwsze, to są informacje, które są omawiane w bardzo szerokim zakresie w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten temat jest najbardziej rozpopularyzowany. Zostawię wam, podlinkuję wam film poniżej, który warto obejrzeć w tym zakresie. Natomiast to wszystko, o czym wam dzisiaj mówię, mówię wam przede wszystkim na moim własnym przykładzie. Słuchajcie, w przeszłości, kiedy rozstałem się z moją pierwszą dziewczyną, miałem dłuższy okres w moim życiu bez seksu. No ale pornografii sobie nie odmawiałem i regularnie stymulowałem swoją głowę filmami pornograficznymi. Co za tym idzie, w momencie, kiedy przyszło mi pierwszy raz trafić do łóżka z nową kobietą, ja po prostu nie byłem w stanie uprawiać seksu. Po prostu moja erekcja nie istniała. I wtedy myślałem sobie, że to jest efekt czegoś, co nazywa się właśnie performance anxiety, czyli ten strach, taki stres przed tym, jak wypadniemy w łóżku z kobietą, z którą do tego łóżka trafimy. Natomiast kiedy to się przytrafiło drugi raz, trzeci raz, czwarty, piąty raz z drugą kobietą, z trzecią kobietą, wtedy doszło do mnie, że ja nie mam performance anxiety, tylko mam coś, co nazywa się porn-induced erectile dysfunction, czyli dysfunkcja erekcji związana ze znieczuleniem tych wszystkich ośrodków, o których wam przed chwilą powiedziałem, przez pornografię. Uwierzcie mi, że w momencie, kiedy zdałem sobie z tego sprawę, to było dla mnie coś strasznego. To było dla mnie po prostu druzgocące. Nie uprawiałem seksu przez dłuższy czas, a w momencie, kiedy do tego seksu doszło, nie byłem w stanie po prostu go uprawiać, tak? Więc to bardzo mocno mnie zdeptało. Moje poczucie męskości było tak bardzo zachwiane, że wiedziałem, że ja po prostu muszę coś z tym zrobić. Więc na przestrzeni tygodni, miesięcy zacząłem stopniowo ograniczać pornografię. Zacząłem oglądać coraz mniej tej pornografii, zacząłem walczyć z tym uzależnieniem i słuchajcie, po kilku tygodniach, po kilku miesiącach nagle zacząłem móc uprawiać seks. Nagle erekcje zaczęły wracać. Na początku one nie były aż takie mocne, ale po kilku miesiącach i finalnie po roku czy po półtora roku doszedłem do momentu, gdzie miałem erekcje takie, jakich nie miałem nigdy wcześniej. Nie brałem żadnych leków, nie byłem na nic chory, nie miałem performance anxiety, po prostu miałem problem z pornografią. Więc jeżeli ty jesteś w takiej sytuacji, jeżeli masz problem z erekcją, jeżeli jesteś młodym mężczyzną, wstrzymaj się z wydawaniem setek czy tysięcy złotych na Viagrę, na różnego rodzaju wizyty lekarskie, na leki, bo być może tak naprawdę masz problem z pornografią. Być może to pornografia,
tak bardzo znieczuliła twój mózg, że nie jesteś w stanie doprowadzić do zwodu, że nie jesteś w stanie normalnie uprawiać seksu z kobietą. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, proszę cię, potraktuj tę sytuację na poważnie. Przede wszystkim bądź na bieżąco z tym kanałem, bo na tym kanale będę wstawiał filmy właśnie w tej tematyce i będę się starał pomagać facetom, którzy mają z tym problem. Jeżeli jesteś w tej sytuacji, chcę ci tylko powiedzieć, żebyś nie tracił nadziei, bo to jest coś, co można odwrócić. Mózg jest plastyczny. Mózg jest plastyczny i możemy cały czas odzwyczaić go od pewnych substancji, od pewnych stymulacji i znów na nowo zacząć odbierać bodźce, które są dla nas naturalne. Tak więc, słuchajcie, tyle na dzisiaj z mojej strony. Ten filmik nam się dosyć mocno przedłużył. Jestem pewien, że rozciągnął się w czasie, ale mam nadzieję, że to wszystko, co Wam przekazałem, mam nadzieję, że to jest dla Was wartościowe. Jeżeli tak, proszę Was, prześlijcie ten filmik dalej. Pokażcie ten filmik swojemu koledze. Jeżeli jesteś kobietą i oglądasz ten filmik, pokaż ten filmik swojemu facetowi. Jeżeli nie masz faceta, wyślij go do swojego kumpla, do swojego przyjaciela. Zacznijmy razem szerzyć świadomość na ten temat. Zacznijmy rozmawiać na ten temat i zacznijmy uświadamiać ludzi, że pornografia może być czymś bardzo szkodliwym. Nie tylko na nasze poczucie własnej wartości, nie tylko na nasz związek, ale również na tak fundamentalną rzecz, jaką jest męska erekcja i jaką jest seks z kobietą. Także, moi drodzy, tyle na dziś z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jestem nakręcony tym, że nagrałem wreszcie ten filmik. Bardzo długo czekałem na ten moment, kiedy będę mógł zacząć nagrywać filmy na tym kanale i to się wreszcie stało. Tak więc mam nadzieję, że będę w stanie pomóc Wam albo chociaż uświadomić Was w pewnych kwestiach. Być może te informacje, które Wam dzisiaj przekazałem, być może Wy już jesteście tego świadomi, ale jeżeli nie, poświęćcie trochę czasu na rozeznanie się w tym temacie, bo to jest temat, który naprawdę potrafi niszczyć męskie życia i niszczył również moje życie. Tak więc, słuchajcie, tyle na dziś z mojej strony. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!